Zjednoczona Lewica twierdzi, że płaca minimalna powinna zostać w Polsce podniesiona do 2,5 tysiąca złotych. Zdaniem działaczy SLD, kiedy pracownicy dostaną więcej pieniędzy, skorzysta na tym cała gospodarka. Chcą też zagwarantowania minimalnej stawki godzinowej. Ma wynosić 15 zł i obowiązywać także w umowach cywilnoprawnych. Centralnym punktem zmian na rynku pracy są dla lewicy umowy śmieciowe. Na umowy terminowe, czy umowy czasowe, czy też umowy śmieciowe pracuje ponad 1 600 000 Polek i Polaków. To jest pierwsze niechlubne miejsce w Europie. Zdaniem SLD prawo do płatnego urlopu i zasiłku chorobowego powinno także przysługiwać osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych. Działacze lewicy chcą też zakazać zatrudniania na bezpłatnych stażach, bo ich zdaniem jest to forma wyzysku. W wyborczym programie Zjednoczona Lewica proponuje, żeby firma zatrudniająca pierwszego i drugiego pracownika przez 18 miesięcy nie płaciła za nich składek ZUS. Finansowałoby je państwo.